Wybór protokulantów, więc tutaj już kontrakty zrobiłam i protokołować nam będzie duchna Ewa. Chyba, że ktoś jeszcze bardzo chce protokołować. Ja nie wiem. No, drugi z Ewy razem z dobrze. Czyli dziękujemy duchnie Ewie, duchna Ewa będzie protokołować. Zgłaszam ducha Andrzeja jako wylaza. Nie. Nie wyraża zgody. Nie wyraża. Ale brzyda. Druhna Aneta Wośnia. Durna na przykład. Druhna Magdalena. Przepraszam, dobrze. Aneta Wośnia. Durna. Może być. Może być. Kto jest za? Ja. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie ma. To znaczy, że teraz proszę bardzo o zgłaszanie głosów. To już jest kolejny zjazd w tej turze jesiennej. Jeździmy z Krótem Skarbnikiem na zjazdy do wszystkich chówców i no już mamy za sobą 10 czy 11 na przestrzeni ostatniego miesiąca. Więc jakby zyskujemy wiedzę i taką informację o przekroju, jak wyglądają chówce, jak sobie radzą, jak pracują, słuchamy sprawozdań. No i uczestniczymy też w tym wybieraniu władz na kolejną kadencję. Na początek chciałem wam powiedzieć, że w zjeździe właśnie takim sprawozdawczo-wyborczym nie ma znaczenia liczba obecnych osób do tego, aby podejmować prawomocne decyzje. Czyli bez względu na to, czy będzie 5 osób, czy będzie 15, zawsze zjazd jest prawomocny i może podejmować skuteczne decyzje. Tu na sali widzę bardzo duże grono instruktorów, bardzo duże. W porównaniu z innymi chłopcami mówię, że bardzo duże. Równie dużo chyba było w Przemyślu. Również taki był duży zjazd. Tylko biegnie ten, może słuszna uwaga. Natomiast bardzo taki budujący mam widok tak, na tym zjeździe. Tu druk mi zasłania, co prawda, ale część widzę, tak? Po co odbywają się takie zjazdy? No, są jakby trzy zadania tego zjazdu. Czyli pierwszy to jest sprawozdanie władz z ostatniej kadencji, bo kończymy dzisiaj 4-letnią kadencję zarówno komendanta i komendy chówca, jak i komisji rewizyjnej chówca. I te władze powinny się sprawozdać. Dodatkowo komenda chorągwi chówca będzie otrzymywała absolutorium, znaczy będziecie głosować, czy udzielić to absolutorium, czy nie. Drugim celem jest wybór nowych władz, czyli nowego komendanta i komendy na jego wniosek oraz komisji rewizyjnej. No i trzecim celem jest przyjęcie planu rozwoju chówca na kolejne 4 lata. Także te trzy zadania na pewno dzisiaj na zjeździe postaracie się zrealizować. Kogo wybieramy? Jeszcze raz. Wybieramy komendanta chówca jednego, trzyosobową komisję rewizyjną i to się odbędzie jakby w pierwszych dużych głosowań. Jak już wybierzecie komendanta, komendant zawnioskuje skład komendy, zaproponuje liczebność i wskaże osoby na funkcję w komendzie chówca, które chciałby, aby razem z nim pracowały. No i tyle, tak? To są wszystkie władze, które będziecie wybierać, bo przed chwilą zdecydowaliście, że nie powołujecie sądu. Zresztą dotychczas na żadnym ze zjazdów żaden chłopiec sądu nie powoływał. Teraz powiem trochę o czynnym i biernym prawie wyborczym. Najpierw czynne prawo wyborcze to jest prawo do decydowania na zjeździe, czyli prawo do podnoszenia mandatu we wszystkich głosowaniach i absolutorium, i w wyborach, i potem przy głosowaniu wniosków. Wszystkie osoby, które mają mandat, mają czynne prawo wyborcze. Ono wynika z tego, że są to osoby, które
są drużynowymi albo pełnią funkcje instruktorskie, stałe funkcje instruktorskie, zmianowania rozkazem komendanta wódca. I wszystkie te osoby zostały wymienione w rozkazie zwołującym zjazd. I tutaj w waszym przypadku to jest no, dużo, tak? Ile tych osób macie? Dużo. 56 osób z czynnym brojem wyborczym. No to chyba pobili jednak. Przemyśl chyba jest was więcej. 55 i dwoje wiernych. Tak, tak, zdaje się, że jest was więcej niż Przemyśl. To są osoby, które mają czynne prawo wyborcze. Mogą głosować we wszystkich dzisiaj głosowaniach, podejmą decyzję, ale również mają prawo zgłaszać kandydatów do władz. Zgłaszać wnioski i tak dalej. Tak? Czyli to nam daje czynne prawo wyborcze. Niestety bierne prawo wyborcze, ale prosiłbym o posłuchanie chwilę. Bierne prawo wyborcze jest tutaj bardziej skomplikowane, dlatego że jest to prawo do bycia wybieranym. I w zasadzie prawo do bycia wybieranym mają instruktorzy z zaliczoną służbą instruktorską i opłaconymi składkami. No ale tutaj są niestety wyjątki, dlatego że na przykład na skarbnika kupca bierne prawo wyborcze posiada każdy harcerz, każdy członek naszej organizacji, nie musi to być instruktor. Tak? Już na komendanta powinien być to podharcmistrz, chociaż są wyjątki i dopuszcza się wyjątki, żeby to był przewodnik, który za chwilę sobie otworzy próbę podharcmistrzowską. Ale już w komisji rewizyjnej muszą być tylko i wyłącznie przynajmniej przewodnicy. Tak? Czyli musi to być instruktor z zaliczoną służbą instruktorską i opłaconą składkę. W przypadku waszego chówca jest jeszcze jeden taki wyjątek, funkcjonuje. Wasza drukna komendantka, która ku dobru wspólnemu prowadziła wasz chówiec przez ostatnie kilka lat. Niestety zakończa dzisiaj swoją drugą pełną kadencję z kolei i traci bierne prawo wyborcze na funkcję komendanta chówca. Dlatego nie może kandydować już, nie może być wybierana na funkcję komendantki chówca. Siłą rzeczy dzisiaj ten komendant musi się zmienić, tak? Musi być nowy. No i to jest tyle, tak? To są wszystkie jakby takie wyróżniki, wyznaczniki tego czynnego i biernego prawa wyborczego. O tym należy pamiętać, zgłaszając swoich kandydatów do władz, bo komisja wyborcza musi sprawdzić wszystkie te warunki. I komisja wyborcza sprawdza, czy kandydat ma bierne prawo wyborcze, może być wybierany, czy ma składki opłacone, służbę instruktorską, odpowiedni stopień i tak dalej. I dopiero jak minie 18:20, komisja wyborcza odczyta protokół zgłoszonych kandydatów, zapyta, czy wyrażają zgodę i tak dalej, i tak dalej. Zgłaszanie kandydatów odbywa się na takich ankietach. Więc idzie żyć, świty się mielą, otwórzmy bramy, rozkaz wydany, wstań w słońce iść, ramię pręż, słabość krusz, ducha też ojczyźnie miłej służ, na jej zew w bój czy w trud, pójdzie brat harcerzy polski ród, harcerzy polski ród. W sprawie odznaczenia krzyżem zasługi dla ZKP. Srebrny krzyż za zasługi dla ZKP otrzymuje harcmistrz Mirosław Pietrzak. Proszę bardzo o komendanta o wręczenie odznaczenia. A ja dodam tylko, że tu chwilę kwiatowcowe 10 lat na uroczyste wręczenie tego krzyża. 11. Tak, krzyż leżał w szufladzie i dopiero teraz zostanie. Ważne, że się znalazł. Zawsze będą. No właśnie. W imieniu przewodniczącego Związku Herca Praskiego nadaję wam srebrny krzyż zasługi dla Herca Praskiego. Gratulujemy, tak jak drukna Ania rzeczywiście zauważyła, odnaleźliśmy, druk Mirek się upomniał, odnaleźliśmy książeczkę z 2004 roku, podpisaną jeszcze przez harcmistrza Wojciecha Katnera, przewodniczącego ZKP. On ma wartość historyczną. Zdecydowanie. Drodzy druhowie, akurat tak tutaj, tak, wezmę to miejsce, mamy taki układ naszych stołów, że inaczej nie bardzo, mogę organizacyjnie, ale no w tym momencie akurat, prawda, dla mnie. Więc kończąc moją kadencję, jest to już moja druga kadencja,
No jest troszkę przykro, nie powiem, ale przede wszystkim chciałabym w tym momencie podziękować ludziom, którzy pracowali ze mną przez te ostatnie 4 lata, bo podsumowujemy tą ostatnią naszą kadencję. Będę się tak obracała do Was przodem tyłem, od Darek się będzie badawał, dobrze. Sprawnie ciężkie te są, ale zacznę od podziękowań dla mojej komendy kursa. Był Bartłomiej Maryniak, jako mój zastępca, no pasowało by się stać, ale... Ja przeczytam jedną sobie, tak, pozwolę taką treść przeczytać, dobrze, żeby wiadomo, w jaki sposób dziękuję. Bardzo gorąco dziękuję za owocną, pełną oddania współpracę w trakcie kadencji Gładkówca w latach 2011-2015. Na wspólny wysiłek i chęć podejmowania działań przyczyniły się do rozwoju mleckiego harcerstwa. Dziękuję za osobiste zaangażowanie i czas poświęcony sumiennemu wykonywaniu powierzonych duchowi obowiązków. Niech radość dzieci i młodzieży będzie dla ducha największą nagrodą, a w wspólnej pracy będą pozytywnym doświadczeniem na ich sukcesowej drodze. Życzę duchowi czerpania wielu radości i satysfakcji pięknej, choć trudnej harcerskiej postawy. Duchu Bartku, dziękuję za całe 4 lata współpracy. Myślę, że było dobrze, było dobrze. Ducha Jerzego Zydronia. Wprawdzie nie wszyscy widzieli, ale dzięki druhowi Jurkowi w biurze mamy piękne 2 dyplomy od komendanta chorągwi z podziękowaniami za rzetelne i sumienne rozliczanie finansowe naszego kupca. Dodam, że pierwszy dyplom dostały tylko 3 kupce, a za drugie półrocze dostały taki dyplom tylko 2 kupce. Więc druhu już Jerzy, wielkie dzięki za to, że pilnowałeś każdej naszej gotówki. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie. To było fair, to było fair, to było fenomenalne, fantastyczne, no i fajne. No i jeżeli mówimy o tych złotówkach, to tych złotówek by też nie było w naszym kursie, gdyby nie druhna Halina i nasza baza. Nie przesadzajmy. No to byłyby, ale nie takie, prawda? I nie taką gotówką byśmy obracali i na wiele byśmy sobie nie mogli pozwolić. Druhna Halina, dziękuję bardzo za całą współpracę, choć tylko nasza była tak podczas wakacji, ale grupa cały rok była zawsze z nami myślami, duchem. Grupa cały rok pracowała, żeby zbierać kadrę na bazę i rozliczyć. Dziękuję. Prawa nóżka, lewa nóżka, prosto z serca, nóżka. Patrząc na nasz kupiec, chciałam podziękować naszemu kwatermistrzowi, który dba o nasz lokal, dba o nasz magazyn, pilnuje sprzętu, w szafkach skrupulatnie zamyka, żebyśmy mieli czym naprawiać i tak dalej. Ruch Darku, gorące podziękowania za współpracę. Lelo, 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 lelo. Druhna Paulina nie zdążyła się mundur ubrać, trudno, głowa w dół. Dziękuję druhnie Paulinie, że prowadziła, ciągnęła program naszego kupca na tyle, ile mogła, godząc czas studentki w Rzeszowie i teraz już pracownicy. Myślę, że ten czas był dużym doświadczeniem i dużą przygodą. Dziękuję Ci za Paulinę. To jest robak, ajajau, ajajau, ajajau. To jest robak, ajajau, ajajau, ajajau. Druhna Klaudia, dziękujemy za wszystkie sprawy wizerunkowe naszego kupca, za wszelkie media, za wszelkie artykuły pisane, za kontakt, za przekazywanie w eter wszystkiego, co się w Mielcu działo. Jedzieli u nas na Podkarpaczu, jedzieli w głównej kwaterze. Wysyłałaś, gdzie mogłaś. Dziękujemy ślicznie. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Podziękowania mam również dla druhnej Grażyny Świeczyńskiej, ale niestety z racji obowiązków zawodowych, no jest pracy. Kończy pracę w 21:00, powiedziała, że jeżeli będziemy jeszcze, to ona wracaje w 21:00.
Spokojnie, dobrze. Dobrze, czyli podziękowania dla Czubnika. Podziękowania również dla nieobecnego z nami tutaj Tomka, który gdzieś tam służbowo wyjechał, ale myślę, że na ręce drówny Pauliny mogę złożyć, prawda? Bo to będą bezpieczne ręce, które przekażą. Powiesi na ścianie w wspólnym domu. Dziękujemy duchowi Tomkowi. Ja przekażę. Tak, tak, proszę. Pracował z nami druh obecny z duchem Przemysław Czynkiem. W związku z obowiązkami zawodowymi niestety duch Przemek musiał zrezygnować z członka komendy, ale duchu za cały rok pracy. I pomimo tego, że Przemek nie był członkiem komendy Kupca później, ale nas wspomagał, nawet podczas ostatniego zlotu instruktorskiego bardzo dużo nam pomógł, organizując nam zwiedzanie, oprowadzając i tak dalej. Druhu Przemku, gorące podziękowania i za ducha takiej ładnej gazetki. Dziękuję. Gromkie brawa, 3,5! Opłatą, która pracowała w naszym słupku przez całą kadencję, była komisja rewizyjna na drugą. Co niektórzy spotkali się na pewno z tymi członkami na początku, później się okazało, że komisja rewizyjna jednak no, nie ma co kontrolować drużyny, a kto to chcieli na początku zobaczyć, zobaczyli. Praca była miła, sympatyczna, myślę, rozluźnianie. Dziękujemy za 4 lata kadencji komisji. Aha, rewizyjnej. Dziękuję ślicznie za pracę w komisji, gdzie indziej jeszcze. Dziękujemy ślicznie. I jeszcze szybko na Następnym członkiem komisji rewizyjnej była drobna Alecia, drobna Alecia, Woźniak, Gorda, wszystko jedno, drobno Alecia. Dziękujemy bardzo, nie tylko za pracę w komisji rewizyjnej, ale również za pozostałą pracę i w PSI, i w biurze, i tam. Drobna Alecia dba o nasze pieniądze, żebyście mieli na wyjazd na pielgrzymkę i na wespę. To tak nieoficjalnie mówię. Gromkie brawa, 4,5! I jeszcze mam takie małe gazeciki dla najmłodszych naszych instruktorów, albo i niekoniecznie instruktorów, dla tych, którzy za chwilę będą instruktorami, ale którzy współpracowali ze mną bardzo, bardzo dużo i bardzo często. I wydaje mi się, że jestem no, zobowiązana podziękować im tutaj na takim forum za całą pracę, którą poświęcili dla naszego Kupca. Druhna Wiktoria Przysłuszek. Wiki była niedostąpiona od dawien dawna. To jest Wiki, ajajo, ajajo, ajajo. To jest Wiki, ajajo, ajajo, ajajo. Druhna Wiktoria, zawsze Wiki była reaktowaną czwartą grę, która poszła już na straty. Odbudowała Wiktoria, będąc jeszcze bardzo, bardzo młodziutką osobą. Bardzo szybko zdobyła stopień przewodnika i tyle, co Wiktoria zrobiła w Kupcu. Naprawdę. Dziękujemy Wiktoria. Powodzenia na studiach. I dalej pamiętaj o nas. Dobrze. Dobrze. Pozostali. No, Matużycka. Różna Justyna Różycka. Podobnie jak Wiktoria, też bardzo chętnie zaczęła prowadzić drużynę. Podołała do matury, dopiero co oddała. Jest z nami zawsze, kiedy potrzeba. Na obozie też ją mieliście. Drukno już tylko. Dziękuję ślicznie. I na pamiątkę taki gazet. Dziękuję bardzo. Bomba! Drukna Ola Graniczka. Bomba dla Ola.
jedną z najmłodszych instruktorek, która tak długo działa z nami i tak owocnie, równo Olu. Dziękuję ślicznie i życzę, abyśmy dalej mogli w punktu liczyć na siebie. Rumba? Na rumba? Rumba, rumba, rumba? Łasz, łasz, łasz. Jeśli chcesz być kimś wielkim, zacznij od rzeczy małych, czyli druhna Marcelina Wróbel. Ona jest od wózku, pupcu, nienastąpiona, cudownie prowadzi gromadę zuchową, teraz ma znany na kursy, na szkolenia. Marcelinko, dziękujemy ślicznie za pracę na rzecz ruchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze ostatnio jest tutaj mały gadżecik dla naszego fotooperatora. Jak to nazwał? Foto. Z ręką Kamila. Kamil, oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z nich nie mogę kręcić dalej. No i ja wyciągnęłam wszelkie podziękowania. Dziękuję wam. Za przedstawienie sprawozdania z działalności. I teraz tylko chwili przypomnienia, że czas się skończył już zgłaszania kandydatów. Liczę, że komisja wyborcza jest przygotowana. Na druk pan Anny Marek za służbę pełnioną na funkcji komendantki chówca ZHP w Mielcu w latach 2007-2015. Życzę dużo zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w działalności społecznej. Czuwaj. Podpisał druk przewodniczący Rady Chorągwi Podkarpackiej Radwisz Mirosław Froń. No i ja jako komendantowi serdecznie dziękuję. Komentarz. Wiemy, że każde słowo, każde spojrzenie, każdy czyn i każdy uśmiech mogą przynieść innym szczęście. Podziękowanie za lata owocnej współpracy, za przychylność, za wsparcie, za dobrą radę i życzliwość druhnie komendantce chówca arcmistrzyni Anny Marek. Dziękuję z całego serca drużyny nieprzetarzonego szlaku wraz z instruktorem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Jak jeden dzień to było 8 lat. Ten czas zdążyła nam na pokazać cały świat. Ale potknąć właśnie się nie na czasu nam nie brakowało, bo z drużną szaleć mogliśmy dowoli, nie martwiąc się, że coś nas zaboli. Gdyż rękę na pulsie swą druhna trzymała i nasze wygłupy wstrzymywała. I mimo, że tej kadencji koniec nastał już, zawsze zostanie druhna komendantką naszych dusz. Z podziękowaniami za ogromny trud, zaangażowanie i poświęcenie włożone w wychowanie młodych ludzi, za bycie podporą i autorytetem w codziennym życiu oraz za pomoc w wyborze harcerskiej, jak i życiowej drogi, drużynowi i instruktorzy chłopca ZKW. Podamy na ręce w imieniu drużynowych instruktorów. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękujemy za wytrwałość, za sprawne kierowanie naszą pracą jako komendy chówca, za bycie dostępnym w zasadzie 24 godziny na dobę i za poświęcone 8 lat życia w zasadzie można powiedzieć 100%. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję. Dziękuję. Tak sobie właśnie wyliczyłam, że wróciłam do chówca po odchowaniu troszkę dzieci, jak moja Ania miała mieć 5 lat, teraz Ania za chwilę będzie mieć 25, więc 20 lat jestem w chówcu. Bez rzeczy ostatnio. Przeleciało jak jeden dzień. Same zuchy były. No, jak tydzień, dobra, tak, no. Świadka harcerstwa. Były zuchy, teraz są instruktorzy, wszystko i... Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze. Niestety teraz podejmujecie decyzję wspólną. Ponieważ głosowanie na komendanta i komisję rewizyjną, albo teraz podejmiecie decyzję, że będzie jawne, albo będzie tajne. Nie możemy rozdzielić tych dwóch głosów w tej chwili. Podobnie będzie pod komendą chówca. Proszę bardzo, to poddajemy wniosek pod głosowanie. To jest za przeprowadzeniem jawnego głosowania. Proszę bardzo. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dobrze, to w tym momencie mamy punkt załatwiony. Tu wychodzimy, przejdziemy do następnego punktu, bo wypowiedzi i pytania do władz odpowiemy sobie. Tak, wybór komisji skrutacyjnej. Tu tylko mogę zaznaczyć, że do komisji skrutacyjnej nie mogą wybrać komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie zostały wybrane. Przewodniczący pełnomocnika komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZKP Mielec, harcmistrza Mariusza Wezwiednego stwierdza, że na ogólną liczbę 55 uprawnionych do wyboru władz chówca według listy uczestników Związku Chówca z czynnym prawem wyborczym na zjeździe było obecnych 32 osoby, co stanowi 58% uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 31 uprawnionych, w tym ważnych głosów oddano 31 na komendanta chówca, 31 na komisję rewizyjną. Kandydaci w wyniku jawnego głosowania otrzymali następującą liczbę głosów. Na funkcję komendanta chówca ZKP Mielec harcmistrz Bartłomiej Waryniak 31 głosów. Do komisji rewizyjnej chówca ZKP podharcmistrz Lucjan Bogula 11 głosów. Przewodnik Kasper Bar 29 głosów. Przewodnik Damian Łuszcz 18 głosów. Przewodnik Tomasz Kagan 25 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej ZKP, Ordynacja Wyborcza ZKP, w wyniku jawnego głosowania zostali wybrani na funkcję komendanta chówca ZKP harcmistrz Bartłomiej Waryniak, członkami komisji rewizyjnej chówca ZKP, przewodnik Kasper Bar, przewodnik Damian Łuszcz, przewodnik Tomasz Kagan. Pełnomocnik komendanta Chorągwi Mariusz harcmistrz Bartłomiej Waryniak, podpisał. Komisja skrutacyjna, komendanta Magdalena Malikowska i komisja. Przepraszam, standard.
na fotografa. Będzie tak źle, może? Gratuluję, życzę powodzenia i zadowolenia z podjętej służby. Nie śpiewajcie. Brawo, bravissimo! Brawo, brawo, bravissimo! Brawo, bravissimo! Brawo, bravissimo! Brawo, brawo, bravissimo! Na to majetko z nową funkcją, dostajesz nową chustę. Odkładasz na zdjęcia i zostawiasz ze wspomnieniami. No mojego rzeku wyszło miało. Tak. Teraz właśnie miejsce na tutaj jak zaraz pokazane. I cieszę się. I teraz Od dawaj, dawaj, ściągaj chustę, ściągaj. A to teraz? A to jak? No to przecież w domu nie założysz. Dobra. Jak nie założysz teraz, to w domu nie założysz. Tak, na te standardy. Tak, chciał tak, no, na te standardy, tak. Przesuńmy się. Przesuńmy się. Nie ma, bo nie ma być. Nie ma. Jedna osoba.